56. Dla ciebie uczyni to teraz, o czym pisałeś. Wyjdź jednak naprzeciw mnie do Ptolemaidy, abyśmy się wzajemnie zobaczyli i żebym został twoim teściem, jak powiedziałeś. 57. Sam Ptolemeusz i córka jego, Kleopatra, wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemaidy. Było to w roku 162. 58. Król Aleksander wyszedł naprzeciwko nich. Ptolemeusz dał mu za żonę córkę swą Kleopatrę, a on w Ptolemaidzie urządził dla niej wesele, jak to czynią królowie z wielkim przepychem. 59. Król Aleksander napisał także do Jonatana, żeby przybył do niego. 60. On z wielkim przepychem udał się do Ptolemaidy i spotkał się z obydwoma królami. Tam obdarzył ich, a także ich przyjaciół srebrem, złotem i wielu innymi upominkami. Znalazł więc u nich łaskę. 61. Ale najgorsi z Izraela, bezbożnicy, zebrali się razem przeciwko niemu, ażeby go oskarżyć. Król jednak nie zwracał na nich uwagi. 62. Przeciwnie, król rozkazał nawet, aby Jonatan zdjął swoje szaty i żeby go ubrano w purpurę. Tak też uczyniono. 63. Potem zaś król posadził go przy sobie, a do swoich najwyższych urzędników powiedział: idźcie z nim przez środek miasta i ogłaszajcie, żeby nikt nie odważył się wnosić jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i żeby nikt mu się nie naprzykrzał w żadnej sprawie. 64. Gdy zaś jego oskarżyciele usłyszeli, co zostało ogłoszone, i zobaczyli go okrytego purpurą, wszyscy pouciekali. 65. Król zaś uczcił go odznaczeniami, zaliczył go między pierwszych swych przyjaciół i zamianował wodzem i zarządcą Judei. 66. Wtedy Jonatan w pokoju i z radością powrócił do Jerozolimy. 67. W roku 165 Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do kraju swych przodków. 68. Gdy się dowiedział o tym król Aleksander, zasmucił się bardzo i powrócił do Antiochii. 69. Demetriusz zaś zarządcą Celesyrii zamianował Apoloniusza. Ten zebrał wiele wojska, rozbił obóz koło Jamni, a do arcykapłana Jonatana wysłał poselstwo ze słowami: 70. Ty sam jeden zbuntowałeś się przeciwko nam. Przez ciebie ja zostałem wystawiony na pośmiewisko i pohańbienie. Dlaczego siłę swoją przeciwko nam pokazujesz w górach? 71. Jeżeli w swoim wojsku pokładasz ufność, zejdź do nas, na równinę, tutaj możemy się ze sobą zmierzyć. Ze mną bowiem jest wojsko z Mjazd. 72. Zapytaj się i dowiedz, kim ja jestem i kim są inni, którzy mnie wspomagają. Powiedzą ci: przed nami noga wasza ostać się nie może, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim własnym kraju. 73. Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni ani skał, ani kryjówek do ucieczki, nie będziesz się mógł oprzeć tak wielkiej konnicy i wojsku. 74. Gdy Jonatan wysłuchał słowa Poloniusza, oburzył się aż do głębi serca, wybrał 10 000 żołnierzy i wyruszył z Jerozolimy. Brat jego, Szymon, połączył się z nim, aby mu udzielić pomocy. 75. Koło Jafy rozłożył swój obóz. Mieszkańcy jednak miasta zamknęli przed nim bramy. W Jafie bowiem była załoga Apoloniusza. Gdy jednak uderzył na nich, 76. Mieszkańcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanował Jafę. 77. Gdy Apoloniusz dowiedział się o tym, zebrał 3000 konnicy i wielką liczbę wojska i wyruszył w stronę Azotu, jak gdyby chciał ich minąć, i pełen ufności w swoją liczną konnicę wszedł na równinę. 78. Jonatan szedł za nimi w stronę Azotu i tam wojska uderzyły wzajemnie na siebie, rozpoczynając bitwy. 79. Apoloniusz pozostawił za nimi ukrytych 1000 jezdnych. 80. Jonatan spostrzegł, że za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko dokoła i od rana aż do wieczora wypuszczali strzały na jego żołnierzy. 81. Oni stali, jak im Jonatan rozkazał, a tamtych koni się pomęczyły. 82. Wtedy Szymon z pośpiechem przyprowadził swoich żołnierzy i uderzył na falangę piechoty, gdyż konnica już się rozproszyła. Wrogowie zostali przez nich starci i uciekli. 83. Konnica także rozbiegła się po równinie.
Pouciekali do Azotu i weszli do świątyni swego bożka Dagona, aby się tam uratować. 84. Jonatan jednak spalił Azot i wszystkie miejscowości, które leżą koło niego, i zabrał łupy na nich zdobyte. Spalił także świątynię Dagona razem z tymi, którzy do niej uciekli. 85. Tych zaś, którzy zginęli od miecza, razem ze spalonymi, było blisko 8000 ludzi. 86. Wtedy Jonatan wyruszył stamtąd i rozłożył się obozem koło Askalonu, a mieszkańcy miasta z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego. 87. Wtedy Jonatan razem ze swoimi żołnierzami obładowany bogatymi łupami powrócił do Jerozolimy. 88. Gdy zaś król Aleksander dowiedział się o tych wypadkach, uczcił Jonatana jeszcze większymi odznaczeniami. 89. Przesłał mu bowiem złotą sprzączkę, którą według zwyczaju ofiarowuje się tylko królewskim krewnym. Oddał mu także w posiadanie Akkaron i całą okolicę. 1. Król egipski zebrał wojsko tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, a także wiele okrętów. Chciał bowiem podstępnie opanować królestwo Aleksandra i dołączyć je do swego królestwa. 2. Zapewniając o pokoju udał się do Syrii. Mieszkańcy miast otwierali mu bramy i wychodzili naprzeciwko niego, ponieważ był nakaz króla Aleksandra, aby naprzeciwko niego wychodzić. Był to przecież jego teść. 3. Ptolemeusz zaś, gdy tylko wchodził do miast, pozostawiał swoje wojsko jako załogę w każdym mieście. 4. Gdy przybył do Azotu, pokazano mu spaloną świątynię Dagona oraz ruiny Azotu i okolicznych miejscowości, a tak samo ciała tych, którzy polegli i którzy w czasie bitwy zostali spaleni, a których złożono na stosy obok drogi, jaką miał przechodzić. 5. Opowiadano też królowi o wszystkim, co zrobił Jonatan, a to w tym celu, aby go zganił. Król jednak milczał. 6. Jonatan tymczasem z całym swoim przepychem odwiedził króla w Jafie. Pozdrowili się tam wzajemnie i byli razem przez całą noc. 7. Potem zaś Jonatan odprowadził króla aż do rzeki, która się nazywa Eleuteros, i stamtąd powrócił do Jerozolimy. 8. Król Ptolemeusz zaś był już władcą nad wszystkimi nadbrzeżnymi miastami aż do nadmorskiej Seleucji, a wobec Aleksandra miał niedobre zamiary. 9. Wysłał on bowiem do króla Demetriusza poselstwo z oznajmieniem: przybywaj. Zawiążemy ze sobą przymierze. Dam ci moją córkę, którą ma Aleksander, i będziesz panował nad królestwem swego ojca. 10. Żal mi, że dałem mu swoją córkę, bo nastawał na moje życie. 11. Taką po twarzy rzucił na niego, gdyż pragnął zawładnąć jego królestwem. 12. Zabrał więc swoją córkę i oddał ją Demetriuszowi. W ten sposób zerwał z Aleksandrem, a ich wrogość stała się jawna. 13. Ptolemeusz zaś uroczyście wjechał do Antiochii i włożył sobie na głowę diadem Azji. Tak więc na swojej głowie miał dwa diademy: Egiptu i Azji. 14. Król Aleksander w tym czasie był w Cylicji. Odstąpili bowiem od niego mieszkańcy tamtejszych okolic. 15. Gdy Aleksander dowiedział się o tym, wyruszył na wojnę przeciwko niemu. Ptolemeusz jednak wyruszył z wielką siłą, uderzył na niego i pokonał. 16. Aleksander uciekł do Arabii, aby tam znaleźć schronienie, a król Ptolemeusz był górą. 17. Arab Zabdiel odciął głowę Aleksandrowi i posłał ją Ptolemeuszowi. 18. Król Ptolemeusz jednak trzeciego dnia zmarł, a mieszkańcy miast pozabijali załogi pozostawione w twierdzach. 19. W ten sposób w 167 roku doszedł do władzy Demetriusz. 20. W tym to czasie Jonatan zgromadził mieszkańców Judei po to, aby zdobyć zamek w Jerozolimie. Przygotowano nawet wiele machin oblężniczych. 21. Niektórzy jednak z tych, którzy nienawidzili własny naród, ludzie bezbożni, poszli do króla z wiadomością, że Jonatan oblega zamek. 22. Gdy to usłyszał, rozgniewał się. Zaraz też na wiadomość o tym wyruszył, przybył do Ptolemaidy i napisał do Jonatana, żeby wstrzymał oblężenie i żeby natychmiast przybył do Ptolemaidy z nim się rozmówić. 23. Gdy Jonatan dowiedział się o tym, rozkazał oblężenie prowadzić dalej.
Potem wybrał starszych z pomiędzy Izraelitów i z pomiędzy kapłanów i sam wystawił się na niebezpieczeństwo. 24. Zabrał ze sobą srebro, złoto, szaty i wiele innych podarunków i udał się do króla do Ptolemeidy. Pozyskał względy u niego. 25. Kilku bezbożnych spośród narodów wnosiło skargi przeciwko niemu. 26. Ale król tak się z nim obszedł, jak się z nim obeszli poprzednicy. Uczcił go wobec wszystkich swoich przyjaciół. 27. A ponadto potwierdził mu arcykapłaństwo oraz wszystkie inne władze, jakie miał poprzednio, i kazał go zaliczyć pomiędzy pierwszych swoich przyjaciół. 28. Wtedy Jonatan prosił króla, aby Juda i trzy okręgi z Samarii były wolne od podatków. Za to obiecał mu 300 talentów. 29. Spodobało się to królowi i co do wszystkich tych spraw dał Jonatanowi pismo zawierające te słowa. 30. Król Demetriusz bratu Jonatanowi i narodowi żydowskiemu pozdrowienie. 31. Do waszej wiadomości przesyłamy odpis listu, który w waszej sprawie pisaliśmy do naszego krewnego Lastenesa. 32. Król Demetriusz ojcu Lastenesowi pozdrowienie. 33. Za przychylność względem nas postanowiliśmy wynagrodzić naród żydowski, naszych przyjaciół, którzy wobec nas przestrzegają tego, co słuszne. 34. Pozostawiamy więc im zarówno krainę Judei, jak i trzy okręgi, Afajrema, Lidda i Ramataim, które razem ze wszystkim, co do nich należy, mają być przydzielone od Samarii do Judei. Wszystkich, którzy w Jerozolimie składają ofiary, uwalniamy od królewskich podatków, które król dotychczas corocznie pobierał, z tego, co się urodziło na roli i na 35, dalej zrzekamy się od tej chwili tego, co przypadało nam z dziesięcin i ceł, a także z jezior solnych i z podatku koronnego, które nam przypada. Zrzekamy się tego wszystkiego na ich korzyść. 36. Nic z tego nie może być odwołane od tej chwili na zawsze. 37. Teraz zatem postarajcie się zrobić odpis tych postanowień i wręczyć go Jonatanowi. Powinien on być umieszczony na świętej górze, na widocznym miejscu. 38. Gdy król Demetriusz przekonał się, że w całym jego państwie zapanował pokój i że nikt mu już nie stawia oporu, rozpuścił do domu wszystkich swych żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy cudzoziemskich, których najął z wysp pogańskich. Wszystkie więc oddziały, które służyły jeszcze za jego przodków, źle były do niego usposobione. 39. Tryfon, który poprzednio był zwolennikiem Aleksandra, zauważył, że wszyscy żołnierze narzekają na Demetriusza. Udał się więc do Raba i Melkue, który wychowywał Antiocha, małego syna Aleksandra, 40, i prosił go, żeby mu oddał go w tym celu, aby on po swoim ojcu objął panowanie. Zaznajomił go z rozkazami Demetriusza i opowiedział o nienawiści, z jaką jego wojska odnoszą się do niego. Przez wiele dni tam przebywał. 41. Jonatan tymczasem posłał prośbę do króla Demetriusza, aby zabrał żołnierzy z zamku w Jerozolimie i tych, którzy przebywali w twierdzach. Walczyli oni bowiem przeciwko Izraelowi. 42. Demetriusz zaś odpowiedział Jonatanowi w słowach: nie tylko to uczynię dla ciebie i dla twojego narodu, ponadto wysoko odznaczę i ciebie, i twój naród, niech tylko znajdę do tego sposobność. 43. W tej chwili dobrze byś zrobił, gdybyś mi przysłał żołnierzy do pomocy. Wszystkie bowiem moje wojska odstąpiły ode mnie. 44. Jonatan posłał mu więc do Antiochii 3000 nadzwyczaj dzielnych wojowników. Gdy przybyli do króla, ten ucieszył się, że już są przy nim. 45. Wtedy mieszkańcy miasta w liczbie około 100